I witam was wszystkich serdecznie, serdecznie w kolejnym odcineczku z Robin Hooda, gdzie pójdziemy sobie chyba zaatakować ten obóz The Greyów, który jest ogromny zarazem. A potem, nie wiem, odwiedzimy może tu, jakoś tak przejdziemy się, nie? Bo tak mi się wydaje, że będzie najbardziej optymalnie. A, żebym wypił alkoholu przypadkowo. Nie chciałem go wypić. Chciałem wypić wody i coś zjeść. Wszyscy mają wysokie poziomy co do naszego. Mamy 24, ale to dalej nie idzie tak jak się chcemy. O, zabójcza strzała. Trzeba iść w to i zrobić ten movement, prędkość biegania i ogólnie zwinność. Czy to są to co myślę? Proszę powiedzieć, że to jest to co myślę. O, świetne drzewo. Świerki, tak. Potrzebujemy świerki do strzał. Boże, tu zdrza brzoza, nie świerki. Cholera, jasna. Nie tak, jak myślałem. Kurde. Trochę jednak odwrotnie niż myślałem. Aha, to jest ten obóz. Dobra, już myślę, co to za obóz? Ale my już my tutaj byli, już byliśmy. Jest obóz The Greyów, tak? Świetne wejście. Gorsze jest, że nie skasujemy ich. Dobra, nie ma tutaj nic, co mógłbym zabrać, zabić. Tam jest jeszcze jakaś część. Po murze może się dostaniemy do tamtej drugiej strony. Tego mogę zdjąć. Postaram się go podejść na kucaku. Chyba się uda. Jeżeli się nie odwróci, to damy radę. Się męczy z kamami, jak można je zdjąć wybuchem. Hehehe. Dobra, jak tu wejść w ogóle do tego miastka? Will.
Problem, żebym skichał. Ulepszyliśmy sobie drewno, więc jak wrócimy do bazy... będziemy mogli sobie zrobić z tartaków wziąć strzały, znaczy wziąć drewno i zrobić te strzały w końcu. Tak myślę, że zrobimy zaraz. Możemy spać stąd, no. Ożysz, panie. O kurde. Dobra, czy ja zabiłem wszystkich w końcu do grejów, bo kurde ciężkie jest to miejsce, ciężkie. I patrzcie, to wino jest fajne, bo dużo regeneruje. Ale ilość wody i tego, ile musimy wywalić, żeby się najeść i napić. To jeszcze nie wszyscy. W miarę duży obóz. Jeszcze nie zabiliśmy wszystkich, ale zaraz to zrobimy. Ale dźwięk cholernie głośny, nie? Tak myślałem, że mnie zobaczy. Nie te strzały użyję. Czy mogę go zabić od tyłu? Tak, 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 tak. Jak się nie odwróci. Dobra, to nieważne, tego nikt nie widział. Po prostu się samo strzeliło.
Ja chciałem to zrobić po cichu, nie udało się, no. Nie tą maść użyłem, co chciałem. Chciałem na zdrowie, a użyłem na energię. Dobra, udało się. To było naprawdę ciężkie, nie? W sensie dużo przeciwników było. Jest korona, jest trochę życia, żywności. Dobra, to był obóz. Ja myślałem, że to był magazyn. To jest obóz, więc tu nie będzie skradzionych dóbr. Aha, to zamknięte z drugiej strony. Świetnie. Już powiem, mój film być z poradnikiem o Golda na YouTube. Ciekawe, czy nie dostanie odzewu negatywnego, że napisałem, że nieskończony Gold. Wiecie, jak to jest. Nie każdy się zgodzi z tym, bo musi po coś zrobić, a to jest nieskończony Gold. Klucz do magazynu, świetnie. Teraz tylko znaleźć ten magazyn. Tu chyba na dole. I diament! Kurde, diament! Będzie można zrobić kolejny poziom tego. Fajnie, właśnie diament, diament. Ja widziałem jakieś tam na głównej stronie Robin Hooda pisali, gdzie diament zdobyć. Coś tam nie patrzałem. Ale ja znalazłem. I pusta butelka, czyli jedno z najważniejszych rzeczy tutaj. Tam jest w ogóle wejście, czyli prawdopodobnie to tylne. A 14 strzał niestety. Trzeba będzie serio sobie dorobić. O nie, znowu to gówno. Czekajcie, ja sobie muszę... Gdzie jest mój notatnik? Światło, bo trochę mi ciemno. A nie, może ja światło zapaliłem, żeby tu włączyć światło. Ja pierdzielę, jestem zarąbisty. Zaraz zrobimy. Cyk. Jest 3. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I zrobimy, że to jest do tak. Dobra. Z drugiej strony pewnie jest drugie, albo tutaj. Teraz raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jest tak, od prawej strony przed. W środku. Przed. Dobra. Czekaj, bo to są też krańce pokazane, nie? A czekajcie, bo to są na odwrót pokazane. Na odwrót one są. Dobra, 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 bo ja tak myślałem, jak to działa. Pierwsze jest przy samym. Czekaj, to jest odwrócone. Czyli to jest... przy samym. Dalej, a to jest troszeczkę poza. Teraz tak, w tym było
przed. W środku. Nie udało się, zielone jakieś spierdzieliłem pierwsze. Daj mi zobaczyć, jak to wygląda. Jeszcze bardziej przed, a ja dałem za blisko, dobra. Teraz. Czyli też spierdzieliłem. Czekajcie, bo ja to muszę odwrócić sobie głową. To ma być przy samym jednak. A to ma być dalej. Teraz. Nie. Jak tam z tyłu? Trójka się nie zgadza. Ja się boję tego. Troszkę gdzieś mnie to zabiło. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Ja pierdziela, to jest bez sensu, nie? Nie mogę rozwiązać tej zagadki nigdy. No nie mogę, no nie mogę, nie wychodzi mi ta zagadka. Oj, ciężkie są te zagadki. Czekajcie, ja muszę pomyśleć. Bo pierwsze jest ok, bo przechodzimy przez pierwsze. Teraz zobaczmy, które jest pierwsze. Przy samym tym. Ale to jest w środku. Patrz, to się nie zgadza z tym, co jest tutaj. Trzy, cztery. Trzy. Czekajcie. Cztery. Cztery. O, teraz jest dobrze. Dobrze. 4, 4 i tutaj będzie 1. Czekajcie, mam inny sposób na to. Tak. Teraz zielone. Czekajcie, zielone. Dobra, a tutaj będzie 3, 2 z tamtej strony. Dobra, to czekajcie. Dobrze. Tu 1. Teraz. No nie pasuje, no. Co jest tą bramą? Zielone nie pasuje.
Aha, bo to jest źle. Czekajcie, to jest źle. O, teraz. Nie, to jest inaczej. Czekaj. Dobra, zrąbałem, bo tu mam być 3. Tak, teraz. Ale czerwone jest gdzie indziej otwarte. Co jest, kurde? No nie pasuje mi ta zagadka, no nie wchodzi mi ta zagadka. 4... 5 z jednej strony. Nie mogę, nie? Nie umiem tego zrobić. Nie wiem, o co chodzi w tym, nie? To jest dla mnie czarna magia. Okej, ale jakim cudem to się zgrywa do... Ha, cholera wie. Udało się, tak? Kurde, no prawie bym życie tu stracił przez to. Jaki kurde skarbiec zajrąbisty, nie? Jeden skarb tutaj. Ja dla czegoś takiego prawie zginąłem. Masakra. Czy co, ja się chyba cofnę do bazy i tu wrócę, bo nie mam strzału, nie mam nic, kurde, słabo. Słabo jest, naprawdę słabo bez tych wszystkich rzeczy. No dobra, to co? Zaraz ogarniamy wszystko. Co zostało? Mam dzisiaj zły humor, no nie powiem. No nie mogę powiedzieć, że mam zarąbisty humor. Mam jakoś depresyjny, jak zwykle mój humor. To jest. Ja wiem, jaki to jest stan. Ja nie lubię tego stanu i ja nie mogę go opanować. No na przykład teraz wiem, że nie mogę go opanować. Przeszkadza mi to. I żeby było tak, wiem, czym jest to i to. Przechodzę cały czas to i. Nawet nie mam ochoty o tym rozmawiać, nie? To jest na tyle uciążliwe, że nie rozmawiam o tym z nikim. A mamy diament. Wywalone we wszystko, co chcecie powiedzieć. Mam diament. Gryz. Gryz, co to jest gryz? Gips. Peak District, widzicie to w kopalni, jest nawet pokazuje. O, jest drewno dla nas. Chciałem postawić jeszcze jedną. Jeszcze jeden tartak, z tego co pamiętam. I kamieniołom.
Cegłę muszę ogarnąć, czekajcie, ogarniemy cegły, co? Pić mi się chce na postać, cały czas pić, jeść. Zjedzmy co mamy i lecimy dalej, nie? W kolejnym odcineczku pewnie polecimy, w tym już kończyć będziemy zaraz. Leci to wszystko, dopiero co zrobiłem tak naprawdę mała. Już koniec odcineczka. How are you doing? Ja się czuję bardzo dobrze. Uwaga, żeby nie sprzedać właśnie tego, bo to jest moje bardzo ważne przyrzeczenie, które sobie dałem, że muszę zrobić 100%. Nie mamy rudy żelaza. Musimy się skoczyć sobie do kopalni z żelazem. Powykopywać trochę znowu, jak zwykle. Zabieram was w podróż. Mamy diament już, fajnie. Tylko ten gips trzeba znaleźć, nie gips. Chyba, że to gips. A to gips był. Cholera wie. A tam było, w kopalni Peak District. To kolejnie w kolejnym jakby części w Peak District, jak będziemy grali, to znajdziemy to, pokopiemy i zrobimy sobie tam sprzęcik najlepszy. I najlepiej najlepsze ulepszacze by sobie ogarnąć. W miarę szybko nam pójdzie, myślę. Mamy skille do wydobywania, plus jeszcze tam bonusy na ilości. Ostatnio mnie zaciekawiła gra The Guild, którą zobaczyłem u Lutela. Pozdrawiamy serdecznie pana youtubera. Ja zawsze wiedziałem, że ta gra istnieje, ale nie wiedziałem, myślałem, że ona jest jakąś strategią, coś tam. A tam, kurde, zarządzasz swoim, kurde, lordem. Możesz tyle rzeczy zrobić. I na pewno będę chciał kiedyś zagrać, nie? Ale to jeszcze czasu mi pewnie zajmie. Muszę jak najlepiej zużyć ten dzień, który teraz mam. Tutaj, patrzcie, tutaj jest zepsute. Od razu mi pokazało. Bo ci powiem tak, mój stan aktualny jest taki, że jeżeli nie włączę nagrywania i nie gadam do was, to siedzę i prawdopodobnie nie mam ochoty nic zrobić ze sobą i no, nienawidzę tego stanu. Więc dzisiejsza terapia YouTube'owa powinna przynieść naprawdę duże rezultaty. Bo YouTube jest moją terapią, jak wiecie. Od depresji, od tego, co tam kiedyś byłem u psychologa, no i naprawdę to mi pomaga. I muszę dzisiaj posiedzieć, popykać. A stresuję się tylko tym, że jutro idę do pracy. To jest w ogóle śmieszne. Wiecie, nikomu nie pokazuję tego, że mam jakiegoś stresa. Bo idę tak naprawdę do pracy, w której się dobrze czuję, wszystko mam, ale idę na przykład zrobić coś, czego nigdy nie robiłem i automatycznie moja głowa już, czy dasz radę, czy ten, no. Od razu moja głowa, to jest ten zwany overthinking, dorzuca się do tego. Ach, ciężkie. Robię wiele rzeczy, żeby przestać mieć to. Ale robię też wiele rzeczy, żeby dalej mieć tą depresję. Ja muszę z nimi skończyć. Już tak zacząłem. Ale jest prawie spraw, które muszę zmienić. Powiem, że czasem mam po prostu ochotę usiąść i już nic nie robić, nie? Nawet nie grać.
tak o ten YouTube, tak, że mam ten plan, trzymam mnie, że dobra, rób to, co robisz, potem będziesz żałował, sam sobie narzucam tempo, żeby cały czas być w tym toku robienia czegokolwiek ze swoim życiem, a nie siedzenia i nie wiem, bodajże oglądania TikToków, kurde, albo jakichkolwiek tam samych shortów, które sam robię, ale robię je tylko ze względu na rozreklamowanie kanału. Ale jednak, nie? Ogarnijmy sobie stal. Cegły już mamy, możemy zbudować jeszcze kamieniołą, tak? Kamieniołą chciałem jeden. Ulepszymy se potem, to będzie można zrobić, że będzie nam samo produkowało to żelazo. O, możemy sobie zebrać wszystko, co oni tu mają zebrane. Lepiej do magazynu. Skoro dzika i łani sprzedamy. Mięso zostawimy w magazynie i fajnie, niech kopią dalej. A górnicy, dorzućmy tu jeszcze ilu możemy ludzi do górnictwa. Przerzucimy to, myślę, do samego magazynu. Good business to you. Gips. Jeszcze raz zobaczmy, czy no. A, gryps, dobra. Ja wiem, że to był gryps. Już nie próbuję. Tak, chcę, panie, sprzedać ci moje piękne skóry. Które zajmują naprawdę dużo. Cholerę zajmują. Gdzie jest gip? Gdzie jest skóra? Dzika, o. Nie wiem, jakim cudem mam taki udźwig przy sobie. Brzoza. No tak, brzozy. Świerk mogę zostawić, ale brzozę bym chciał zabrać ze sobą. 10 kilo. Nie wiem, co tyle waży szczerze z tych moich rzeczy tutaj. Ale coś naprawdę dużo waży. Dobra, mamy jeszcze strzały. 120 kilo mi zajmuje coś, nie? To jest aż śmieszne, nie? Co mi tyle zajmuje? Dobra, ja bym ruszył sobie dalej w kolejnym odcinku, więc do zobaczenia wkrótce. Cześć!